Dzień dobry. 5 wrzesień, czwartek. Dzisiaj akcja Kończasty Wierch, Tatry Zachodnie. Więc idę na busa. Lina Chochołowska, Trzydniowiański Wierch, Kończasty Wierch. A potem być może uda się wyjść jeszcze wyżej. Zobaczymy. Może są drogi. Udało się wejść do tej ściółki, ale jako piąte koło. Ale idziemy. Także jestem już na Chochołowskiej. Godzina 10 do schroniska. I od schroniska będę wchodził na Trzydniowiański, potem Kończasty Wierch. Wołowiec, Rakoń. Jeszcze z pół godziny. Trzydniowiański. Przede mną. Docieram na szczyt. Za mną Kończasty Wierch. Zaraz tam będę iść. Dotarłem na szczyt Trzydniowiańskiego. Trzydniowiański Wierch za mną. Przede mną cel. Kończasty. Ledwo. Kolejna granica pokonana. Kończasty. Stoję. Starobuciański Wierch, najwyższy wierzchołek Tat Zachodnich. Ale już tam nie idę, podpuszczam. Schodzę, nie ma innej drogi. Doliny Chochołowskiej, także zejście z Kończastego Wierchu. No, zejście to jest bajka. No dobra, trzeba podsumować wypad w Tatry Zachodnie. Więc tak, przeszedłem ponad 17 km, 270 metrów, ponad 6 godzin 50 minut. Ale najważniejsze, że został zrealizowany cel, czyli wszedłem na Kończasty Wierch. No i muszę powiedzieć, że to było dosyć spore wyzwanie. Dosyć ciężkie, wymagające podejście, ale udało się, także jestem z tego względu bardzo szczęśliwy, także polecam Tatry Zachodnie i sobie przejście się właśnie na Trzydniowiański Wierch, a potem na Kończasty Wierch. Także to na razie tyle. Cześć, do jutra. Dzień dobry, 6 wrzesień, piątek, godzina 7:40. Dzisiaj lekki dzień, bo wjazd na Kasprowy i wejście na mały kościelec, taki jest plan. Oczywiście pogoda, widzę, jest piękna. Dużo kilometrów nie będzie, kilka podejść. Także co? W drogę! Nowy dworzec busowy, można powiedzieć, w Kuźnicach. Bardzo nowocześnie już zrobione wszystko. 4 zł kosztuje przejazd z tamtego miejsca. Szybki wjazd, bo bilet z kartą kosztuje 109 zł, 5% zniżki tylko. Siatka na Kasprowy. Teraz już prosto tam na górę.
murowanie do oddali. Tam zejście będzie. A tu świnica. Niektórzy podejmą się wyzwania i tam wejść. O proszę, ten mały człowieczek. To ja. Przełęcz Świnicka. Świnica. Kościelec. Ja idę na mały. Chodzę do przełęczy Karp. Tak to się nazywa. I stąd rozchodzą się dwie drogi. Jedna na Kościelec, a tam na mały Kościelec. I mały Kościelec jest moim celem na dziś. Idę na ten mały Kościelec. Zobaczcie, jaki piękny staw. Zielony kolor, pewnie zielony. Wysinicowy. Od Kościelca widać wszystkie stawy Doliny Gąsienicowej. Dlatego tak ludzie tam na to idą. Jest tam już na małym Kościelcu. To jest czarny staw gąsienicowy. Przede mną Kościelec. No niestety nie w tym roku. Może w przyszłym się uda, to się podejmę. Ale w tym roku se odpuszczam. A stamtąd z Kasprowego ruszyłem dzisiaj i taką granią do przełęczy Świnickiej na dół tutaj przełęcz Karp. Jestem na małym Kościelcu i tam w drugą stronę do Murowańca będę schodził. No dobra, dotarłem już do czarnego stawu. Stamtąd schodziłem z tej przełęczy. Tu pani opowieści Serca Tatr będą za 20 minut. Ale póki co idę nad stawik zamoczyć nogi. Staw gąsienicowy tak zwany. Tam zawrat. Przełęcz Zawracką widać stamtąd dobrze. A to jest droga na zawrot. Pan opowiada o bezpiecznym przebywaniu w górach. Co robić, żeby nie zginąć. Jak się poruszać i tak dalej. Idę teraz do Murowańca. Idę do Murowańca. Sporo ludzi. Pogoda dopisuje każdy. Góry dzisiaj. Tak to wygląda. Trzeba to jakoś podsumować. Przeszedłem 11,5 km w trasie prawie 7 godzin. Odnośnie trasy. No, bardzo wymagająca. Zejścia trudne technicznie i bardzo męczące. Tak bym powiedział, że jestem wykończony i można powiedzieć, że to był najtrudniejszy dzień, jeżeli chodzi o wędrówki górskie. Ale widoki wszystko rekompensują, także ten trud warte poświęcenia, bo naprawdę te widoki, przełęcz Świnicka, czy Tatry Wysokie, czy też chociażby Kościelec, no naprawdę widoki super. Cel zrealizowany, udało się wejść na ten mały Kościelec poprzez przełęcz Krab, tak to się fachowo nazywa, bo zeszłem ze Świnicy i przez przełęcz Krab wszedłem na mały Kościelec. Już na duży, niestety nie starczyło w ogóle kondycji. Także co, no to tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień. Jutro raczej Dolina Białej Wody, też z 20 km, ale po płaskim i trzeba dać odpocząć już nogom. Także co, cześć, trzymajcie się. Dobry, 7 września, sobota,
7:30, zakopane w pełne w słońcu. Giewont, śpiący rycerz, śpi, w słońcu się opala, można powiedzieć. Co w panach dzisiaj mam? No biała woda. Jadę na granicę i tam szlakiem białej wody. 10 w jedno, 10 w drugo. Regeneracja po płaskim terenie. Będę podziwiał Tatry od strony słowackiej. To jest, może być szlak równoległy do trasy, jaką prowadzi na Morskie Oko, ale według mnie bardziej widowiskowa i bardziej taka mniej ludna, bym powiedział. Także co, drogę! Dotarłem do granicy. A ludzi tutaj jak strasznie dużo. Dlatego alternatywą fajną jest pójście tym szlakiem białej wody i nie ma problemów z złamaniem. Tam idzie szlak do Morskiego Oka. Słychać ludzi, którzy idą tą drogą asfaltową, a ja tu jestem sam na szlaku przede mną. Nikogo za mną, nikogo. A tam masa ludzi. Naprawdę, dzisiaj jest ostatni weekend takiej ciepłej bardzo pogody. Widziałem te miejsca parkingowe tak zatłoczone, że o, tam widać ludzi idący na Morskie Oko. Proszę, zobaczcie, co tam się dzieje. Ile tam ludzi, człowiek na człowieku. Kilometra już za mną. Mamy tu informację, że wchodzimy w teren działania lawin. Nie można tutaj psów. Także my idziemy. Jeszcze przed nami 6 km. Przecudny szlak. Wiele atrakcji. Nie jest źle, woda jest. Przeszedłem już ponad 9 km długo białej wody tym słowackim niebieskim szlakiem. Jeszcze podejdę kilkaset metrów, będę się cofał, ale odpalę tu drona, to nie ma zakazu. Także pokażę wam tą dolinę jeszcze z góry. Jaki to jest piękny widok. No dobra, wracam, słuchajcie, 9,5 km, jedną teraz z powrotem, 9,5. Piękny szlak, piękne krajobrazy, nawet okazuje się, że słuchajcie, rowerzyści tutaj jeżdżą. Jest ten szlak dostępny, ale polecam się przejść piechotą, naprawdę to nie jest nic ciężkiego, to jest tylko 2,5 godziny drogi spacerkiem. Możecie podziwiać piękne tereny. No dobra, moi drodzy, podsumowanie. 19 km. Zamykam już relację. Idę już na polską stronę. Jakoś będę się przybijał do Zakopanego. Także bardzo dana wycieczka. Bardzo fajne klimaty. Polecam wszystkim, którzy nie lubią tłoku, nie lubią ścisku. Ta trasa Doliną Białej Wody jest naprawdę super, także polecam serdecznie. No i cześć, do jutra. Dzień dobry, 8 września, niedziela.
8 rano. Piękna słoneczna pogoda, prawdopodobnie ostatni taki słoneczny dzień w Zakopane. I najprawdopodobniej, raczej w 100% ostatni wypad z góry. Dziś dolina, małe łączki i czarnym szlakiem powrót do Zakopanego przez Sarnią Skałę. Taki jest plan, taki lajtowy dzisiaj. Wymarsz no około z 8-9 km, to czym nie wyjdzie. Także co? Drogę! Dolina małe łąki. Wchodzę na szlak. Wchodzę już na przemęt w Grzybowcu, 1311 metrów. Docieram na przemęt. Na GW 2 godziny. Ja teraz schodzę do Strążyckiej. I potem ze Strążyckiej będę szedł na Sarnię w Skałę. Wielu ludzi atakuje Giewont, bo to ostatnia taka pogoda, żeby wejść, ale już dostałem sygnał, że olbrzymie kolejki są przy łańcuchach. Nie widać tego, bo to od strony Kopy Konradzkiej. Także no, jedna z najbardziej obleganych gór, właściwie szczytów Giewont. Sukces wejścia to tylko ranne wyjście, ale już nie o tej porze. Zszedłem już na polanę Strążycką. Wiecie co, póki jest ładna pogoda, przejdę się na Krupówki, pokażę kilka fajnych miejsc, bo jutro ma być załamanie pogody, ma być zimno i deszczowo i nie będzie opcji, żeby pokazać można powiedzieć tego kultowego miejsca w Zakopane, więc zejdę na dół i rogu pod reglami dojdę do Krupówek i pokażę wam kilka fajnych miejsc. Mniej więcej wyglądała moja trasa, dzisiaj tutaj wysiadłem. Żółtym, czarnym, czerwonym, bo tutaj jest do Strążyckiej strzedłem. Na razie 7,5 km. Strzedłem już z Doliny Strążyckiej. Idę teraz do centrum. Myślę, że 2 km z buta trzeba iść. No i tak podróżować. Jadę już do centrum z Kopca. Zaraz co się rzuca w oczy, to płatne parkingi. Wszędzie dookoła ruch. Panowie kierują. Jedzie numerek, nic. Można iść. Krupówki. Tak to wygląda. Duży ruch. Ruch olbrzymi, ceny wysokie. Przyjechać zobaczyć. No, moi drodzy, czas podsumować dzisiejszy wypad. Przeszedłem około 11 km. To był taki stricto lekkie chodzenie po górach, co doliną małej łąki, potem dolina Strążycka, także to w sumie i centrum Zakopanego w sumie to zajęło 11 km, ale ja jestem bardzo zadowolony z tej wycieczki, bo naprawdę już jestem trochę zmęczony i ten taki 12-kilometrowy marsz w zupełności mi wystarczył. Także co, pomału się będę żegnał. To już praktycznie ostatni dzień chodzenia po górach. Jutro taka, bym powiedział, luźny dzień, bo termy w planach jest, żeby tam sobie tam zobaczyć, jak to wygląda, sam skorzystać. Także dzięki, że oglądaliście. Dziękuję, że patrzycie.
Czy cel osiągnąłem? Moim celem głównym było m.in. odmłodzić się o 5 kilo. To nie wiem, jak zajadę do domu i wy już będziecie widzieć wynik, ile mi się udało odmłodzić. Mam nadzieję, że to przynajmniej z 3 do 5 kilo. Człowiek jest młodszy. Zobaczymy. Dobra, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć, na razie. Dzień dobry. Poniedziałek, 9 wrzesień. 8:15. Ostatni dzień pobytu w górach. I to jest przeznaczone na taką regenerację. Udaje się dzisiaj na termy. Nie będę wam mówił, które są lepsze. Byłem we wszystkich. Generalnie byłem we wszystkich termach, i w Bukowinie, w Białce, i tu w Zakopane. Według mnie najbardziej takie optymalne są chochłowskie. Nie żebym coś z tego miał, ale mi osobiście najbardziej się podają. Także dziś termy, ostatni dzień pobytu. I pomału pakuję się i wracam. Jutro powrót. Jakby podsumowując ten wypad w góry. Bardzo piękna pogoda. Pieniny zachwycają, widoki z Trzech Koron, czy z okolicy, czy wejście na wysoką. Jak również tutaj wycieczka w Tatry po tych górach i kończysty wier, trzydniowiański wier. No, wspaniałe widoki, naprawdę jestem zachwycony tym rocznym wypadem, także dziękuję, że byliście, że widzieliście, jak się podobało. Dajcie lajka, skomentujcie i do zobaczenia na Podlasiu. Cześć. Spędza mi się dzień, regeneracja i jutro powrót. Dobry. 10 wrzesień, wtorek. Rozpadało się na dobre. Gór w ogóle już nie widać. Także powrót, ostateczny powrót. Do zobaczenia w Białkach.